Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej sprawowanej w szóstą rocznicę tragedii smoleńskiej. Mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi jego eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Całą rodzinę Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się w Archikatedrze Warszawskiej na kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej. 6 lat temu także była wczesna Wielkanoc. Wigilię
święta Miłosierdzia Bożego dowiedzieliśmy się, że pan prezydent profesor Lech Kaczyński z małżonką i 94 innych ważnych, wielkich członków tej delegacji do Smoleńska i Katynia zginęło. Z wielką wiarą i zjednoczeni w tym czasie bardzo modliliśmy się słowami koronki do Miłosierdzia Bożego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dzisiaj to, co mówimy w koronce, uobecnimy w czasie tej Eucharystii. Wielka tajemnica odkupienia i wielka tajemnica miłosierdzia polega bowiem na tym i pozostaje wielką tajemnicą, że składamy na ołtarzu Eucharystii ciało i krew Chrystusa, które powierzył nam On. Uobecniamy Jego mękę. Modlimy się na pierwszym miejscu w intencji wszystkich, którzy zginęli, aby dobry i miłosierny Pan przyjął do swojej chwały. Modlimy się za rodziny tych, którzy zginęli i modlimy się za naszą Ojczyznę. Witam w naszej archikatedrze wszystkich uczestników tej modlitwy z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, panem prezydentem, panią premier i wszystkimi, którzy przyjęli zaproszenie i przyszli, by się zjednoczyć z Bogiem, bo tylko patrząc w Chrystusa Miłosiernego i tylko patrząc w Jego zmartwychwstanie i przeżywając je w spotkaniu z Nim, możemy cokolwiek zrozumieć i pojąć z tej wielkiej tajemnicy, która się wydarzyła przed 6 lat. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Thank you.
chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, obowiadka jest chwała Twoja. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów: surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawicy swojej jako władcę i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godnie cierpieć dla imienia Jezusa. Oto Słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię
Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i istot żyjących i starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym. Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery istoty żyjące mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Oto Słowo Boże. Świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą.
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, 10 kwietnia 2010 roku to miał być dla mnie wyjątkowy dzień. Kończyłem tego dnia 50 lat. Chciałem ten dzień spełnić z najbliższymi, z przyjaciółmi. Po 9 rano telefon, dzwoni znajoma siostra zakonna, katastrofa, prezydent i wszyscy, którzy lecieli tym samolotem, nie żyją. Włączyłem radio, szukając może sprostowania, że to jakiś niefortunny żart, że to już tragedia. Ale wszystko potwierdzało tę smutną, rozpaczliwą prawdę. Kochani, wybaczcie, że zaczynam od osobistej refleksji. Ale chcę powiedzieć, i jestem prawie pewny, że wy wszyscy moglibyście powiedzieć dokładnie, co robiliście 9 kwietnia o 9 rano. Ktoś wracał ze sklepu, ktoś nastawiał obiad, ktoś sprzątał mieszkanie, ktoś jeszcze spał. A o czym to świadczy, że my tak tę godzinę pamiętamy? Pamiętamy jeszcze inne godziny. 21:37 2005 roku. Tej godziny też nigdy nie zapomnimy. O czym to świadczy? Takich godzin człowiek ma kilka w życiu, które pamięta doskonale. Kiedy umarła matka, kiedy urodziło się dziecko, kiedy brat miał wypadek samochodowy. O czym to znaczy, że pamiętamy też 10 kwietnia? Że to była nasza najbardziej osobista sprawa. Sprawa bliska jak sprawy rodzinne, sprawa bliska jak sprawy najbardziej osobiste. Popatrzcie, w Biblii też tak autorzy natchnieni mówią o tych godzinach. Gdy go ukrzyżowali, była godzina 3. Gdy Piotr wszedł na dach domu Korneliusza, była godzina 6. Gdy Jezus powoływał pierwszych uczniów, była to około godziny 10. Czas zatrzymany w sercu, nie w umyśle, w sercu. Pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, był i jest to człowiek bliski naszym sercu, bo myśmy mu powierzyli Polskę. Powierzyli opiekę nad armią, reprezentowanie Polski w arenie międzynarodowej. Troskę o to, co najważniejsze w Polsce, o wszystkie struktury bezpieczeństwa, o rodzinę, szkołę. A więc i to, co dla nas jest najważniejsze, najcenniejsze. Myśmy mu to powierzyli, myśmy zaufali i nigdy się nie zawiedliśmy.
Dzisiejszego wieczoru przedstawiciele różnych regionów Polski, środowisk, stanów, harcerze, wojsko, górnicy, my, księża, gromadzimy się w archikatedrze świętego Jana, by w atmosferze modlitewnej przeżywać tamten dzień, wspomnienie tamtego dnia. Prosimy, i to jest nasza pierwsza intencja, prosimy o ich zbawienie. W ich intencji odprawiamy tę Eucharystię, w ich intencji przyjmiemy Komunię Świętą. Zmarły nie tak dawno ojciec Badeni mówił, a był mistykiem, że widzi w czasie Eucharystii, jak dusze zmarłych przychodzą na mszę. Na początku są szare, brudne, odchodzą jaśniejąc bielą. Wierzymy, że przez świętych obcowanie, tajemnicę świętych obcowania, jesteśmy tu w większym gronie niż ten, które widzimy. Że są z nami Matka Boska, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. To naprawdę wielka uczta eucharystyczna na cześć Pana, za Jego dobroć, za Jego zbawienie. To, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana, taką nadzieję mamy w tym, że nasz Bóg, Bóg miłość, jest Bogiem, który nie umie dawać mało. Nasz Bóg nie umie dawać mało. Dzisiaj złowiono 153 ryby. Zauważyliście, jakie to były ryby? Wielkie. 153 wielkich ryb dla 7 mężczyzn. Potężna uczta, niemożliwa do przejedzenia. Nawet jeśli policzymy, że było ich 11, to także jeszcze za dużo, dużo za dużo. Czy zwróciliście uwagę, że Jezus nigdy nie trafił z tym rozmnażanym, pomnażanym pokarmem? Kiedy nakarmił tłumy chlebem, zostało 8 koszy łąków, potem zostało 5, a stągwie? A stągwie były napełnione aż po brzegi, a łodzie się prawie zanurzały. Siostra Faustyna kiedyś w klasztorze coś robiła na szydełku i powiedziała: Panie Boże, jedno oczko i jeden z czyśćca do nieba. Jezus spojrzał i powiedział: Faustyno, ty dużo żądasz. Ty dużo żądasz, ale ja nie umiem dawać mało. Odkryłaś moją tajemnicę. Drodzy bracia i siostry, może my się nieraz modlimy za mało. Jak Polska długa i szeroka, jeżdżę po rekolekcjach, po spotkaniach i słyszę te same słowa. Żeby tylko pieniążki były, żeby tylko dzieci się dobrze chowały, żeby był spokój. Tylko tyle? Naprawdę tylko tyle? A ja chcę żyć wiecznie. A ja chcę żyć wiecznie. Chcę spotkać ojca, który kiedyś odszedł, matkę, którą straciłem. Ja chcę żyć wiecznie. Chcę żyć pełnią życia. Jezus nie mówi, będziecie żyli długo. Będziecie mieli pełnię życia. Jezus nie mówi, będziecie szczęśliwi. Będziecie mieli pełnię szczęścia. Pełnię szczęścia. Coś niewyobrażalnego. Siostra Emanuel zapytała kiedyś polskich pielgrzymów w Medjugorje. Jak myślicie, gdzie pójdziecie po śmierci? Zapadła cisza. I w końcu ktoś nieśmiało powiedział, byle się na czyściec załapać. Siostra powiedziała, czyściec? Czyściec to jest ogromne cierpienie. Nieba pragnijcie, nieba żądajcie, nieba chcijcie. Oby w godzinie naszej śmierci Faustyna robiła w niebie na szydełku. I my przychodzimy tutaj prosić. Boże, daj niebo prezydentowi, jego żonie, generałom, ministrom, politykom, urzędnikom, pilotom, stewardessom. Więcej niż o ich grobach, myślmy o ich mieszkaniach w domu Ojca Niebieskiego. Ale, drodzy bracia i siostry, nie chciałbym, abyśmy żyli z takim obrazem, że oto oni tam w Smoleńsku tragicznie zginęli, ich ciała zmasakrowane, pochowane w grobach, a my tu zdrowi, żyjący, uchronieni od nieszczęść, bo to nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy. I pytanie jest tylko jedne. Jedno, czy umieramy z Chrystusem, czy obok Niego? Bo łotrów było dwóch. Łotrów było dwóch. Dwóch bardzo różnych, choć tak samo konających, tak samo cierpiących, tak samo blisko Jezusa. Ale tylko jeden otrzymał obietnicę zbawienia. Jak uciec od śmierci? Jak pokonać śmierć? Mówi o tym często Nowy Testament, mówi święty Paweł. Całą tę prawdę ktoś zawarł w zgrabnym aforyzmie. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz.
Warto nad tym pomyśleć. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Cała prawda w Ewangelii nałości Chrystusa. Kto umarł dla świata, śmierci już nie podlega. To wyjaśnia sprawę, o której często mówili mistycy, że nikt ze zmarłych, nawet przebywających w czyśćcu, nie chce wrócić tu na ziemię. Nikt. Bo z czyśćca jest jedno wyjście do nieba, a z ziemi dwa. To do potępienia też. Katastrofa smoleńska, której teologiczny wymiar staram się fragmentarycznie nakreślić, z oczywistych powodów wywołała ogromny wstrząs społeczny. Uderzyła w świat polityki, zapoczątkowała dyskusje, które trwają już 6 lat i w opinii wielu Polaków nie przybliżają nas do wyjaśnienia sprawy do końca. Co leży u podstaw takiego poznawczego bałaganu? Szatan, kusząc Adama i Ewę, obiecywał im, że jak zjedzą zakazany owoc, to będą znali dobro i zło, jak Bóg. Co to za poznanie dobra i zła, tak jak Bóg je poznaje? Bóg posiada wiedzę nie tylko w zakresie zbioru wiadomości. On poznaje, stwarzając, poznał, czyli stworzył świat, kosmos, Adama i Ewę. I człowiek zaczął naśladować Boga. Nie czyta świata, ale stwarza go, bo wydaje mu się, że stwarza go dla swojej wygody. Byłoby to komiczne, gdyby często nie prowadziło do tragedii. Zostawmy na chwilę spory polityczne. Przedstawię obraz z dziedziny sportu. Drodzy Państwo, grają nieraz dwie drużyny i dwóch zawodników, biegnąc, potrąci się i upadnie. 5000 kibiców jego mówi, że to ten drugi. 5000 z tamtych mówi, że to ten pierwszy. Drodzy bracia i siostry, oni są gotowi iść bić się na noże. Człowiek widzi to, co chce. Człowiek widzi to, co chce. Nie poznaje ziemi, ale poznaje jakieś wyobrażenia własne o ziemi. W śledztwie smoleńskim nawet inżynierowie, chemicy, fizycy mieli różne wyniki badań, wykorzystując tę samą aparaturę, mierniki, stosując te same metody poznawcze. A wydawać by się mogło, że precyzyjne mierniki, konkret liczb, odczynników musi doprowadzić do wspólnych ustaleń. Nic z tego. Człowiek jak Bóg chce być. Nie przestawać stwarzać świata, a nie czytając go. Ksiądz Józef Tischner powiedział i mówił często: ktoś mi myśli. Piękny zwrot. Ktoś mi myśli. Ktoś mi podsuwa słowa, opinie, a ja to kupuję. Nastroje. Ktoś grzebie w moich wspomnieniach. Ktoś grzebie w moich pragnieniach, w postrzeganiu świata. A my kupujemy ten projekt. I potem z poczuciem głębokiej prawdy mówimy: widziałem na własne oczy. Słyszałem na własne uszy. Skąd wiesz, czy ktoś nie wstrzyknął ci ciemnego atramentu w oczy, żebyś wszystko widział na czarno? Chrześcijanin to człowiek, który nie widzi temu, co widzi na własne oczy. Chrześcijanin to człowiek, który nie wierzy temu, co widzi na własne oczy. Pamiętam, byłem zdumiony, chyba wielu z was, kiedy po katastrofie smoleńskiej dziennikarze wyjęli z szuflad piękne zdjęcia pary prezydenckiej. Cudowne, urocze. Gdyby nie śmierć pary prezydenckiej, chyba nigdy byśmy ich nie zobaczyli. Ktoś mi myśli, ktoś mi pokazuje świat, tak żebym myślał według jego woli, dobierając odpowiednie zdjęcia. Przed 6 laty wszystkie agencje prasowe podały wiadomość, że prezydent Polski nie żyje, że nie dotarł na katyńskie uroczystości. Ale Słowo Boże daje nam prawo wierzyć, że prezydent Rzeczypospolitej i jego świta dotarli na katyńskie uroczystości. Ale nie dotarli na groby, ale na niebieską paradę w domu Ojca. Paradę, którą odwiecznie przyjmuje od rzeszy zbawionych Chrystus Król i Pan. Posłuchajmy, jak opisuje to święty Jan w Księdze Apokalipsy. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. A z jego ust wychodzi ostry miecz. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów.
I na koniec jedna myśl. Na początku 2010 roku pan prezydent Lech Kaczyński udzielił wywiadu jednemu z popularnych czasopism. Prowadzący wywiad redaktor zapytał go o plany i postanowienia na nowy rok 2010. Pan prezydent Lech Kaczyński odpowiedział: proszę Państwa, posłuchajcie tych słów, to jest jedno zdanie, a tak dużo powiedziane. Wszystko, co mnie w życiu spotkało dobrego, było z zaskoczenia. Moje doświadczenie życiowe uczy, że lepiej nie planować. Wszystko, co dobre, spotkało mnie z zaskoczenia. Carlo Caretto ośmielił się kiedyś napisać: przyjdź o śmierci, przyjaciółko moja. Pozwolisz mi zacząć wszystko od nowa. Zobaczę ojca, matkę, będę znów młody. Przyjdź o śmierci, przyjaciółko moja. Wszystko, co mnie dobrego w życiu spotkało, było z zaskoczenia. O śmierci, gdzie jest Twoje zwycięstwo? Amen. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który za nas jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. A On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z nami dziedzicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmie Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jezusa Chrystusa, który do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zebrani przed zmartwychwstałym Chrystusem, który karmi nas swoim ciałem, prośmy Ojca w Jego imię. Módlmy się za Kościół, świętą społeczność wierzących, aby zawsze był wiernym świadkiem obecności zmartwychwstałego Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się o spokój duszy prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, za panią Marię Kaczyńską, jego małżonkę, wspaniałą pierwszą damę, za ostatniego prezydenta na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego, i za wszystkich uczestników tego dramatycznego lotu, tej największej współczesnej tragedii
narodu polskiego. Dobry Boże, prosimy Ciebie, dzisiaj szczególnie gorąco w 6. rocznicę ich śmierci, ażeby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana, a prawda o tej tragedii jak najszybciej wyjaśniona. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, wszystkich Polaków, aby w pełni wykorzystali obchody 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę dla duchowej i moralnej odnowy narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny osierocone po stracie swoich bliskich w katastrofie smoleńskiej, aby otrzymały uzdrowienie i pocieszenie płynące z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących, samotnych, a także za prześladowanych za wiarę w Chrystusa, aby nie zwątpili w miłość ukazaną na krzyżu i z ufnością powierzali się Bożemu miłosierdziu. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary ludobójstwa Polaków na wschodzie, szczególnie za oficerów z Katynia i innych miejsc mordów, aby za swoją wierną służbę otrzymali nagrodę Ojczyzny Niebieskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego posła Artura Górskiego, dziękując za jego życie wypełnione służbą, by dobry Bóg przyjął go do swojego Królestwa Zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy ufając w Boże miłosierdzie kochali Chrystusa całym swoim sercem, a życiem świadczyli o tej miłości wszędzie. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, wiemy, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są jednym dziełem Twojego miłosierdzia dla nas. Pomóż nam nie marnować tego daru, lecz całym sercem przylgnąć do Twojej świętej woli przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Wygórę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymny ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim, jego małżonce, uczestnikach dramatycznego lotu, ofiary ludobójstwa katyńskiego. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest
Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a ja będę dobrał. Kapłani Komunię Świętą przyjmą w miejscu, gdzie się znajdują. Komunia Święta będzie udzielana w namach bocznej, głównej, proszę o zrobienie przejścia, a także na zewnątrz, na ulicy Świętojańskiej, u wylotu ulicy Dziekania i na placu Zamkowym, u wylotu Świętojańskiej, z Komunią Świętą idą na zwyczajny szafarz Komunii Świętej.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na swój lud, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jedno ogłoszenie. Jest nas bardzo wielu uczestniczących w Eucharystii. Nie wszyscy zdążyli jeszcze przyjąć ciało Chrystusa. Dlatego po mszy świętej w katedrze będą szafarze, będą kapłani, będą rozdzielać komunię świętą tym, do których nie mogliśmy teraz dotrzeć. Pan z wami. Nie imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.